Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie! Ewangelia wciąż jest taka sama! Ewangelia jest życiem! Ewangelia daje życie! Ojcze, dziękuję Ci za to miasto! Ojcze, dziękuję Ci za tych ludzi! Ojcze, dziękuję Ci za synów, za córki pokoju, którzy będą słuchać tego poselstwa, tych słów! Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wyswobodziłeś moje życie, że ja tu dziś mogę stać i zwiastować Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Kochani, mam na imię Damian Lorek. Damian Lorek i wychowałem się w rodzinie katolickiej. Wychowano mnie i nauczono, że jest Bóg i wierzyłem w tego Boga. Ale chcę Wam powiedzieć, że nigdy, nigdy go realnie nie doświadczyłem. I gdy dorastałem, bujałem się po tym świecie i miałem pustkę w sercu. I gdy dorastałem, wypełniałem ją alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją, najgorszymi rzeczami, jakie są tu na tej ziemi. Bo ta ziemia jest skażona. Ta ziemia jest skażona. Ale w 2015 roku zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Do Jezusa, gdy umierałem, bo przedawkowałem. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem, nie dawałem tylko po kablach. Ale właśnie wtedy, gdy schodziłem, zawołałem do Jezusa. Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty żyjesz i istniejesz w ogóle, to objaw mi się i ogarnij moje życie. I właśnie On, Jezus, wjechał do mojego pokoju. Poczułem coś ponadnaturalnego i właśnie wtedy ja poczułem miłość, bezpieczeństwo. Poczułem, jak coś na mnie spływa i spotkałem się z Bogiem, z Jezusem w duchu. Ja padłem wtedy na kolana, zacząłem płakać. Zobaczyłem przed oczami cały obraz mojego starego życia, jak się paprałem, jak ja grzeszyłem, jak ja ćpałem. Jak jeździłem pijany autem i naćpany. Dwukrotnie miałem wypadek. Nie powinno mi już tutaj być, ale jestem. Właśnie w tym pokoju narodziłem się z Bożego Ducha. Duch Święty mnie wypełnił. I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje stare życie było jednym wielkim grzechem. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli dziś świadomie się paprasz w grzechu i jesteś egocentrykiem, idziesz do piekła, bo u Boga jest tak albo nie. I to Ty decydujesz, którą drogą pójdziesz. I Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje grzechy. On wziął wszystko na siebie, patologię, przekleństwo, potępienie, grzech. On to wszystko pochłonął na krzyżu. Po 3 dniach zmartwychwstał. I ja tu dziś stoję i jestem świadectwem, jak żywy Bóg, jak Jezus wjechał do mojego pokoju, wjechał w moje życie i je zmienił. I Jezus nie jest religią. I Jezus nie jest religią. Chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja z żywym Bogiem. Z żywym Bogiem. I Jezus umarł za Twoje grzechy. I gdy Ty uwierzysz przez prosty akt wiary i decyzji, że On jest Panem i Zbawicielem i przyjmiesz Go do swojego serca, i uwierzysz, zbawiony będziesz. Ale musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, aby wejść do nieba. To jest proste. Bóg jest prosty. Ewangelia jest prosta. Nie musisz co niedziela iść do kościoła, potępiać się, że zrobiłem coś złego i żyć tak. Diabeł cię potępia. Bóg jest dobrym Ojcem i Jezus objawił mi tatusia i Jezus, Ty się narodzisz z Bożego Ducha.
gdy wypełni cię Jego święty duch, to poznasz miłość Boga Ojca prawdziwą, realną, nie jakąś sztuczną. On, Jezus, chce wypełnić pustkę w sercu, którą masz, którą sobie wypełniasz jakimiś podróbkami. Ja jestem dziś szczęśliwym człowiekiem. Mam pewność zbawienia. Grzech nade mną nie panuje. Śmierć nade mną nie panuje. Jezus jest dla ciebie. Nieważne, w jakim stopniu patologii żyjesz. On umarł za ciebie. I On chce cię dziś zbawić. On chce się dziś z tobą pojednać. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci za to miejsce. Ojcze, dziękuję ci za ludzi, którzy się tu poruszają. Za ludzi, którzy z głębi serca wołają do ciebie co wieczora, Ojcze. Duchu Święty, docieraj teraz do tych osób. Do tych osób, Duchu Święty, docieraj. Otwieraj ich umysły. Tak otwarłeś mój umysł. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda was wyswobodzi. Kochani, przyjdź dziś do Jezusa takim, jakim jesteś. On jest prosty. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, chorujesz, to jest to nielegalnie. Pomodlę się o ciebie. Położę rękę na ciebie. W imieniu Jezusa uwolnię cię, uzdrowię cię. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki, On żyje. On żyje we mnie. On żyje we mnie. I jeżeli zapragniesz, On będzie żył w tobie. Będzie żył w tobie. Halleluja. Zapraszam was. Jeżeli chcecie narodzić się na nowo. Jeżeli chcecie mieć szczęśliwe życie tutaj na ziemi. Chcecie doświadczać bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. To zapraszam was. Nie bójcie się. Bóg jest dobrym Bogiem. Poznałem Boga dobrego. Przyszedłem do Niego naćpany. On wyciągnął do mnie dłoń. I przyszedł do mnie w łasce. Bo łaską zbawieni jesteście. Nie z uczynków. Nie z uczynków. Abyś się nie chlubił. Zapraszam cię. Przyjdź, porozmawiamy. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień, w którym możesz poznać realnie Jezusa. Jezusa, potężnego Boga. Potężnego Boga.